Cześć, tu Domon, jak ci macie? Mam nadzieję, że... Dobrze. Domon! Słuchajcie, jak widzicie, jest zielona, a dlaczego? Zaraz się dowiecie. Ale zanim wam powiem, mamy dzisiaj Vlogmas... Vlogmas 16! Witam was po... trzech dniach nagrywek typowych ciotek. Znaczy, typowe ciotki ratują święta filmu, który dla was nagrywałem z Kasprem. Jest taki rozpierdol w moim mieszkaniu. Naprawdę przez te trzy dni był tu taki syf. Więc dzisiaj w końcu mogę zacząć po pierwsze nagrywać już normalnie Vlogmas jest całego dnia takie, jak to robiłem, a nie takie zapchaj dziury, jakie były dwa dni z rzędu. A teraz zabieram się za sprzątanie i wam pokażę, jak tragicznie wygląda moje mieszkanie. To nie jest żart. Tak wygląda stół. Chodźcie do sypialni. Mega fajnie. Czy wy to widzicie? Garderoba. Nie da się praktycznie do niej wejść. No i salon z powrotem. Green screen. I zacznijcie łazieneczkę. Są kosmetyki Kacpra jeszcze. Waciki fajne. Tak wygląda miejsce oddawania moczu i nie tylko. Kolejne jakieś te... straszne. Zobaczcie, ogarnąłem tutaj w tym kącie. Trochę na kanapie, tu zsunąłem niektóre rzeczy. I teraz je ogarniam, tu umyłem podłogę. I tą kanapę zsunę tam teraz, bo tam jest umyta podłoga, jest schniet, więc teraz ogarniam kanapę i ją tam zasuwam. Jak widzicie, kuchnia już prawie gotowa. Jeszcze tylko muszę tu ogarnąć i pozmywać. A salon sobie schnie. Prawie już posprzątałem wszystko w łazience, jest pięknie. No jeszcze został mi obleśny prysznic i ja. A w salonie i kuchni też już jest w miarę ogarnięte, tu jeszcze jakieś pierdoły na stole też. Ale już tak jak widzicie jest coraz lepiej. Znaczy otworzyłem drzwi do sypialni, już się załamałem. Nie wiem nawet od czego mam zacząć, to jest najgorsze, że ja nawet nie wiem co ja mam wziąć w ręce, żeby to posprzątać. Hit. Patrzcie, już praktycznie jest czyściutko. W garderobie też pokażę wam, żeby nie było. Ładnie posprzątane, znaczy może jakoś super, ale jest. Tu jeszcze mam trochę gratów na stole i tu ozdoby i wszystko, ale to właśnie teraz ogarniam. I muszę choinkę wstawić w nowy stojak, bo ten strasznie mały i on już się chyba przewróciła z trzy razy, więc dobrze, że jeszcze jej nie ubrałem. Postawię sobie was tutaj. Tylko nie wiem, gdzie jest przód, a gdzie tył, ale mówi się trudno. Trochę żałuję, że kupiłem ten stojak, bo wydałem na niego 60 zł chyba, albo 50, już nie pamiętam. No ale cóż, kurde, tylko czy to wejdzie teraz? To... Boże, muszę teraz ciąć to jeszcze. Chyba obejdzie się bez. Znaczy przyciąłem jedno, ale znaczy na to, że jakoś to wejdzie. I się przeliczyłem. Nawet jak to nie będzie dotykać się dołu, to na to się nie przewróci, bo jest taki wielki ten stojak. No i fajnie. Mówcie, czy jest równo. Brat! Przydało tę gałąź. Dobra, muszę to obciąć chyba. Jezu! Ile przeciwności losu. Ła, kur... Dlaczego to się nie przekręca? Dobra, chyba się udało. Sprawdźmy. Zawsze jak byłem mały, to mówiłem do mojego taty: "Połóż tam choinkę, postaw ją do domu, dlaczego tego nie zrobisz?" Pomyślałem, że to jest takie włożenie choinki w to. A się okazuje, moi drodzy, że nie. O. I teraz stawiamy w domku. Co lecisz, kur... Stoj! Stoi prosto czy nie? Nie, pochylone. Do tyłu. Dlaczego nikt mnie nie mówi? Teraz leci do przodu. Co się kurwa leci w moją stronę, debilko? Boże, jakie to jest ciężkie. Co za ból. Boże, i te kurwa kije. Chuje, zaraz. Czel. Ała! Gówno pierdolone. Stoi kurwa. I k***.
krzywo, kurwa. W prawo i lewo. Nie, musi... Ja nie dam rady tego zrobić, ja muszę poczekać i poleżeć chwilę. Zobaczcie, mam mnóstwo kabli, bo naprawiam lampki choinkowe i właśnie teraz wam o tym opowiem. To jest mega dziwne, ale uwielbiam lampki choinkowe. Uwielbiam prąd, jakbym mały. Dostawałem na urodziny przedłużacze, wtyczki, kable i skręcałem sobie sam jakieś rzeczy elektryczne, serio. I zobaczcie, jestem majsterkowiczem, czego o mnie nie widzieliście na pewno. Mam tutaj kolorowe lampki i... Co chcę z nimi zrobić? To są zwykłe lampki. Ja wiem, że pewnie większość z was nie wie, o co chodzi i nie ogarnia, ale tak wam powiem w skrócie, co będę robić. Bo ogólnie robienie takich lampek, naprawianie ich czy coś, mega dużo sprawia mi przyjemności i takiego odpoczynku psychicznego. Wiecie, sobie siedzę, robię to i jest mi dobrze po prostu. Spędzę sobie fajnie czas, zwłaszcza w okresie świątecznym, bo jak wiadomo, lampki są świąteczne i przeważnie w święta się je wyciąga. I teraz patrzcie, te lampki są jakby takie zwykłe, a chcę, żeby miały na końcu gniazdko, więc muszę dodać jeszcze jeden kabel i ja miałem milion lampek końcowych, zepsutych, starych i w ogóle miałem milion kabli i dobieram sobie taki hit, nie, że normalni ludzie chodząc na imprezy czy coś robią, a ja sobie skręcam lampki choinkowe. Mam kabel, który najbardziej jest zbliżony do tych i muszę dodać do tych lampek kabel, żeby miały trzy kable, a nie dwa. Dlaczego? Już mi się nie chcę tłumaczyć, zresztą was też to nie interesuje pewnie. Po prostu tak musi być, żeby było gniazdko na końcu. Więc sobie odmierzam go i dodaję. Wyciągam sobie żarówkę z pierwszej żaróweczki i muszę dołączyć ten kabelek do, moi drodzy, tego. Jeśli ktoś z was ma lampki do naprawienia, proszę się zgłaszać. Teraz przykręcamy tutaj drucik do tego i do naszej lampeczki ładamy na miejsce żaróweczka i teraz słuchajcie, mam dodatkowy kabel, który muszę obplątać dookoła lampek. No i powiesiłem sobie lampki tak od jednego boku do drugiego na drzwiach i obkręcam ten kabel kablem, który dodaję i tutaj zobaczcie, w przybliżeniu jak to wygląda. Owijam sobie kabelki tym trzecim kabelkiem. Dobrze, moi drodzy. Skręciłem już kabelek. Jak widzicie, dokręciłem do tego ten jeden. I teraz drugi musi wychodzić z tej żarówki, więc muszę go dosztukować. Teraz to zrobię. Ściągamy gumę z drucika. Wyciągam żaróweczkę. Drucik do niego przykręcam. Krótki kabelek, kładam z powrotem i z powrotem żaróweczka. I teraz, co dalej? Po co to było? Teraz z tych dwóch kabelków będzie gniazdko wychodziło do nich. Jest doprowadzony prąd. Mam tu gniazdko, które wygląda tak. Zobaczcie na to baby gniazdko, jest prześliczne. Widzicie to? Jest takie mini baby gniazdko, więc dla mnie kolekcjonera lampek to jest coś super. Otwieram je, przekładamy. Zdejmuję gumę. W środku kabelki są połączone, więc teraz nie zostaje nic innego jak wsunąć gniazdeczko. Tada! I mamy gniazdko. Baby gniazdko. Sprawdźmy, czy działa. Podłączone lampki. Świecą się. Potrzebuję jakieś lampki. Tada! Działa. Jestem super. Jeszcze jeden dodatek. Dodatek. Bo to jest kustomizacja lampek choinkowych, serio. I bym chciał jeszcze, żeby te lampki miały fajniejszą wtyczkę. Wiem, brzmi to idiotycznie, to co robię, ale chcę. No bardzo zwyczajną wtyczkę. A chcę, żeby była mini, żeby pasowała do gniazdeczka. Baby gniazdko i baby wtyczka. Widzicie tą wtyczkę? Przecież ona jest taka malutka, idealnie pasuje do tego gniazdka. Tą wtyczkę będziemy przykręcać do tej wtyczki, więc tej się pozbywamy. Nara, to jest stara wtyczka, już takich nie ma na świecie, w sensie już takich nie robią. I tak samo nie robią tych gniazdek, w sensie już ich nie produkują niestety. I ja wszystkie, które mam, a mam ich kilkanaście, znalazłem na Leaks, na jakichś starych aukcjach. W sensie na jakichś aukcjach kupowałem po prostu lampki, w których zobaczyłem, że mają takie baby gniazdko i baby wtyczki. Więc się mega jaram, bo to lubię, wiem, dziwne, bardzo dziwne. Ale taka jest prawda i mam już ich tak dużo, że hit. Mam kilkanaście kompletów i do tych kilkunastu kompletów do każdego przykręcam wtyczkę mini i gniazdko. Serio. Wiem. Dziwne. Odkręcam te. Otwieram to. Tam robimy nara. Bierzemy nasze lampeczki. Najpierw przykładam nasze etui do baby wtyczki. Przykręcam to do tego. Mini case na wtyczkę. Zamykamy. Gotowe. Nasza wtyczka jest gotowa, skustomizowana. Czekajcie, włączę, żeby było, że działają. Tadam!
Teraz kolejny hit. Chcę, żeby były białe, a są kolorowe, więc musimy wymienić żaróweczki. Jak widzicie, wymieniłem 3 żarówki już. Chcę je wymienić po prostu na białe. I biorę je z innego zestawu, wyciągam tą i wkładam białą. I powtarzam tą czynność aż do wypełnienia całego zestawu. I wybiorę sobie żarówki z innego, wkładam do tego i stwierdziłem, że zostawiam wszystkie czerwone i zielone, bo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Zastanawiacie się, dlaczego zostawiłem czerwone i zielone? Z pewnością się zastanawiacie. Po prostu tak sobie zrobiłem, bo ci powiem, jak będzie wyglądać. I nawet mi się to poda, powiem. Nie wiem, czy to widzicie. Pewnie nie, ale fajnie to wygląda. Jeszcze będzie czas na lampeczki. Teraz idę wziąć prysznic, ponieważ nie myłem się od 2 dni i nie jest to żart, więc śmiesznie. Chodźcie ze mną, żart. Wy zostajecie, ja idę sam. Kochani, lampeczki naprawione. Teraz jedziemy po mojego kuzyna Mateusza i jedziemy do galerii coś zjeść. Ja muszę kupić papier toaletowy, Boże. Papier prezentowy, bo chcę spakować prezenty. Więc trzeba znaleźć coś, bo jutro będę pokazać prezent albo pojutrze. Ponieważ mamy naszą wigilię, o której wam mówiłem chyba, czy nie, ze znajomymi. Dlatego jadę teraz po niego czym prędzej. Właśnie wszedł Mateusz. Piosenka trzeba wyłączyć, bo nam ściągnął film. Z Kortą też! Z Mateusz, cześć. Cześć wszystkim. Cześć widzowie, Pynia. Cześć widzowie, Pynia. Jedziemy coś zjeść, ja bym chciał zjeść gdzieś. Też chcesz iść zjeść? A patrzcie, Mateusz tak. Jest lekarzem. Tak, bo ukułem się igłą w... palec złamała się i mam opatrunek. Jedziemy, zaraz mi opowiem Mateusz, co tam się zadziało. A wy nie usłyszycie? Zaparkowaliśmy z Minewem i jedziemy do wejścia. Tam wiecie, jest napis wejście duży, co oznacza, że tam się wchodzi do galerii Blue City, bo jesteśmy w galerii Blue City. Idziemy, słuchajcie, zjeść coś najpierw. Myślę, że jeśli oglądacie moje vlogmasy, to wiecie, co ja zjem. A jak nie, to się zaraz dowiecie. I chciałbym kupić papier prezentowy, ale to chyba już mówiłem, czy nie? Prezenciczki będą pakowane. Tu jest mój pyszny makaron z Taiwoka, Mateusz wziął sobie McDonald's. I jemy, ale pyszne, już po prostu zjadłem kawałek i nie mogę wyjść z zachwytu, jakie to jest dobre. Zobaczcie, świąteczne, patrzcie, tu Mikołaj bombeczki ma. Blue City, fajnie, zawsze tak jest tutaj wielki. Idziemy kupić lampeczki jeszcze jedne, jak znajdę te, które mi odpowiadają. Ale chyba widzę je tam. Idziemy najpierw do TK Maxa zobaczyć papier, bo Mateusz mówi, że może być fajny, bo muszę kupić papier. Co już wam mówiłem chyba setny raz. Wychodzimy stąd. Ale ładnie, co? Idziemy, tam jest nasz cel, lampeczki. Zobaczcie, kupiłem lampki 500 żaróweczek za 100, więc taka cena, powiedzmy, jest okej. W Blue City. Szukamy papieru, jesteśmy w Empiku, ale wszystkie są brzydkie. Dlaczego oni takie brzydkie papiery dają? Dobra, przyszli z Mateuszem zamówić sobie mrożony jogurt, bo jest pyszny. Kochani, zobaczcie, jaki pyszny stolec. Z karmelem, z karmelem i wiórkami migdałowymi. Nie, z migdałami, jakimi wiórkami. Ej, nie można. Nie było papieru nigdzie. Zjedliśmy i jedziemy do samochodu.